tvpodkarpacie.pl. W Rzeszowie zorganizowano akcję protestacyjną przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Przemarsz AntyZUS został zwołany przez Narodowy Rzeszów. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać, że młodzi ludzie żyjący w tym kraju martwią się o polski system emerytalny, o ZUS, że ten niewydolny moloch za niedługo padnie, pozbawiając miliony ludzi emerytur i zostaną ci ludzie po prostu na lodzie. My chcemy zaproponować coś w zamian, nie krzyczeć tylko, że precz z ZUS-em. Chcemy też pokazać, powiedzieć, że może być coś innego. Mamy tutaj na myśli emeryturę obywatelską, taka jak funkcjonuje na przykład w Kanadzie czy w Nowej Zelandii. Wielu z moich kolegów już teraz emigruje za granicę, nie myśląc w ogóle o powrocie tutaj. Ja chciałem tutaj zostać, chciałem tutaj pracować i mieć godną emeryturę z mojej ciężkiej pracy. Główne przesłanie jest takie, że młodzież, młode pokolenie martwi się o emeryturę. O to, że kiedyś może jej nie mieć. Mimo, że my jeszcze nie pracujemy, ja nie pracuję jeszcze, nie płacę składek na ZUS, to nie znaczy, że mamy ten problem pominąć, ponieważ ten problem jest bardzo istotny. Już teraz się dopłaca 40 milionów do ZUS-u z budżetu państwa. To dopiero, kiedy ja będę musiał pracować i płacić tę składkę. Mam nadzieję, że ci ludzie, którzy nas zobaczą po drodze tutaj na rynku w Rzeszowie, rzeczywiście zainteresują się problemem ZUS-u, jaki jest obecnie w kraju, że zaczną się tym interesować, że przy następnych wyborach rozliczą tych, którzy mieli zmienić ten system i podziękują im po prostu za pełnione funkcje. Symbolem akcji była trumna, która miała nawiązywać do żałobnego charakteru marszu. Trumna jest symbolem właśnie tego, że to ma być marsz pogrzebowy, żałobny, podatnika, który dożył 66 lat, czyli nie dożył tej emerytury swojej, mimo że przez całe życie płacił te składki na ZUS, to jego rodzina nic z tych pieniędzy nie otrzyma, całość pochłonie państwo. Właśnie to ma być symbol tego, że ten system emerytalny jest po prostu złodziejskim systemem. Człowiek może harować przez całe życie i na koniec, w momencie śmierci, jego rodzina może nie otrzymać nic. Thank you.
tvpodkarpacie.pl